Dzień dobry wam, moi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj lecimy sobie z piątym poziomem Nowej Nadziei, czyli Death Star Escape. Ucieczka z gwiazdy śmierci, ojcem Han Solo w lepszym stroju. Słuchajcie, bez zbędnego pierdzielenia, bierzmy te dwa pieniążki, które wypadły i chodźmy do tego poziomu, czekajmy story. No i zjeżdżamy sobie... Ło, coś przylagłowało. Sypem na śmieci sobie zjeżdżamy. I zjechaliśmy. Han jest smutny. Nie wiadomo czemu. Znaczy, nie, może bardziej obrzucony tym, że siedzimy w zgniatarce na śmieci, która właśnie zaczęła się pomniejszać. Okej, uratowali nas. I dlaczego jesteśmy nagle w normalnych strojach? O co chodzi? No dobra, to w sumie lepiej, bo wyglądamy po prostu o wiele, wiele lepiej niż na tych strojach szturmowców. Przeciągamy dźwignię i ciśniemy dalej. Moi drodzy, gdzie jesteśmy? Jesteśmy oczywiście już na zewnątrz, typu na śmieci. No to chyba oczywiście. Dobra, rozwalamy typu. To tutaj też rozwalamy. Dobra, następne typu są. Chyba chcą się z nami bić. Weźmy. O nie, umarłem. Chyba nam na chwilę obecną nie jest potrzebna ta matka. No tak, to trzeba przeciągnąć. Najpierw tutaj coś takiego. Nie, bo to po prostu sprawi, że... A w sumie jest dobre. Patrzcie, robię tak. I cyk. I do widzenia państwu. Tak trzeba sobie radzić. No tutaj trzeba tym takim jeździkiem. Ło, już prawie połowa prawdziwego Jedi. No, nie wiem czy taka połowa, bo jeszcze chyba klocki do połowy nam brakuje, ale... Patrzcie, przeciągniemy tu i teraz możemy sobie wziąć tą kasę stąd. I przeciągniemy jeszcze raz i już będzie wiadomo co mamy robić. Przeciągnęliśmy. I lecimy, hopsa. No dobra, tak też można. Czyli to tak nie jest, że no musimy sobie najpierw przestawić to. Tak więc dostawimy to tutaj i już będziemy sobie skakać dalej. Proszę, dostawione. Hop, siup jak Indiana Jones, akurat mamy Harrisona Forda, dobra, lecimy. Powiem wam tak, będziemy potrzebowali hełmu szturmowca. I to jest bolesne, że będziemy go potrzebowali, bo go nie mamy i będzie się trzeba cofnąć po niego. Ale my sobie nie damy rady. My nie zrobimy, ja nie zrobię. Dobra. I teraz musimy tym ponaciskać te guziczki o tu. To jest w ogóle chyba zmywak do podłogi taki. W sensie takie coś, czym się pucuje podłogę. Idziemy po maskę. Maskę klona. Znaczy szturmowca, teraz już nie klona. Czyk. I hop. Oni się teleportowali. Ja to widziałem. Doskonale to widziałem. Dlaczego wy się teleportowaliście? Tak się nie robi. Nie wolno wam się teleportować. To jest zaginanie zasad działania wszechświata. Już mamy, moi drodzy, praktycznie połowę prawdziwego Jedi. To jest najciekawsze.
tutaj trzeba chłopakom pomóc umyć szybę. Umyją szybę. No i elegancko. A jeszcze mogę chyba rozwalić to u góry? Nie, niekoniecznie. A szkoda, bo chciałem to rozwalić. Otwieramy kolejne drzwi następne. No i trzeba uciekać z tej gwiazdy śmierci, słuchajcie. Bo raczej nie jesteśmy tutaj mile widziani. Znaczy na chwilę obecną po prostu chcą nas tutaj zatrzymać, bo jesteśmy więźniami. To znaczy mieliśmy być więźniami, ale jeszcze nimi nie jesteśmy, bo po prostu uciekamy z jedną właśnie panią, która więźniem tutaj była. Się chyba nie odmienia, nie była żadnym więźniem. Więźniem była, no nie odmienia się. Wszystko wysadzamy w powietrze oczywiście, bo to jest najważniejszy element rozgrywki. Wysadzanie wszystkiego w powietrze. Dobra, to jest dosyć dużo pustej przestrzeni. Cyk, cyk, cyk. Wszystkich rozwalamy. O nie, to jest taki moment, że będzie ciężko się przedostać na górę, bo tutaj trzeba było się na górę chyba dostać z hełmem. Skąd wziąć ten hełm, to nie wiem jeszcze tak do końca. Ale jeszcze nie jestem do końca pewien. A, tutaj będzie ten hełm, no tak. Nie, goni nas bardzo duża armia. Dzięki za hajs. O nie! Dobra. Trzeba się tych typów najpierw pozbyć z wszystkich, bo to tak się nie da. Teraz napaście szybko po ten hełm. Napaście mówię, zanim oni się tu znowu zaczną respić. Dobra, szybko akurat jak to wjeżdża do góry. No i udało się, dobra, całe szczęście. Ale ładnie idzie, słuchajcie. Zaraz im stąd uciekniemy. Dobra, i teraz jesteśmy nad przepaścią. Zanim te pociski tu dolecą, to minie pół roku. Ło, ci nam z tyłu przychodzą, to trzeba zamknąć. Nie! Tak się nie robi, tak nie wolno robić. Chłopie! Strzelaj do niego, no Han, co ty robisz? Han chyba nie ma cela na taką dużą odległość. A to akurat niedobrze, że nie ma cela na taką dużą odległość, bo pan szturmowiec akurat dzisiaj ma i postanowił sobie do nas postrzelać. No i idziemy dalej. O, gonimy klona. To jest ta fajna scena. Co się stało? Aha, gonimy go. To jest ta fajna scena, która była też w filmie. Kurczę, nie denerwuj mnie, chłopie. Będziemy już teraz przeskakiwać. No i spoko, no i dostaliśmy ten zestaw, ale akurat to odbieranie mi możliwości chodzenia było niemiłe. Z waszej strony tutaj.
No i True Jedi oczywiście też jest. No, o Jezus Maria, ile hajsu. Udało się ich rozwalić bez śmierci, tam się podoba. Dużo kasy z nich weszło. A to akurat dobrze. Czy wy też słyszycie już walkę na miecze? Bo ja słyszę walkę na miecze. O nie, przyczycie. Ale ja miałem power upa, więc jestem nieśmiertelny. Elo! Jeszcze hasło. Nara. Dobrze, i jesteśmy już tutaj. Prawdopodobnie już przy Sokole Milenium, który jest tam na dole. No teraz go tu nie widać niestety, ale... Ale u góry walczy Ben Kenobi z Lordem Vaderem. A my musimy wydobyć na górę tak jakby Sokoła Milenium, który jest na dole. O Jezu, ile was tu jest? Chłopie, strzelaj! Ten Hunter jednak jest głupi. Dobrze, mamy R2, mamy C3PO i mamy też beczki do rozwalenia. Musimy wejść najpierw tutaj na górę, w jakiś sposób. Już chyba mam nawet plan na to, jak to zrobić. Musimy skoczyć tutaj, popchać to. To nam się rozwali. A my zbudujemy sobie wejście na górę. Mogę już budować? Mogę już budować, dobrze. Proszę, ile kasy już mamy, bardzo. Elegancko. Dobra, przeciągamy bajkę i... No właśnie, i teraz o poziom wyżej już wleciał nam aż Sokół Milenium, teraz już go widzimy. Teraz Artur sobie zrobi tutaj i tu znowu poleci o poziom w górę. Ło, ile was tu? Tyle co my się kasy nazbieramy przez te walki tutaj takie gęste. Dobra, musimy teraz iść tutaj. Tutaj przy tym nie ma jakiegoś super ekstra hajsu? Chyba niestety nie. Ale może być tu. Nie ma. Tutaj Artur musi tam tutaj poklikać w to. Tak też zrobił. I proszę, pyk, fajnie pykło. Nie udało się niestety. No i co, no i nie zdążyłem? To było ciężko trafić zawsze. To trzeba szybko, po tym trzeba bardzo szybko trafić. No i kurczę, się rozjechało. Czubaka chyba mu zasłaniają włosy, oczy i nie potrafi. No, w końcu się udało. Tak na styk. O nie. Zabiliście mnie?
Zabiliście mnie, frajerze. Dobra, chodź C3PO, bo ty tam musisz wejść na górę, a ja ci muszę to umożliwić. Wbijaj na górę. Statek już wyjechał na samą górę. A my jeszcze będziemy mieli walkę oczywiście. Czy da się zniszczyć? Nie da się. A to? Nie. Ja się tutaj cały czas staram kasę zbierać, a szybko szukać, bo ile mi z nich kasy wypadnie, to jest przerąbane. Oj, sorry, Luke. O nie, a nie zajdą tu oni jeszcze raz? Bo prawie 100 tysięcy się udało uzbierać. No trudno, no nie udało się. Vader też macha. No i odlecieliśmy, udało nam się uciec z Gwiazdy Śmierci, słuchajcie. Level complete, free play unlocked, True Jedi był. Dużo, dużo, dużo pieniążków. Minikitów 3. Dwa czerwone klocki będą. Dwa czerwone klocki będą. No i moi drodzy, mam nadzieję, że się podoba. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę oraz udostępnić ten materiał i zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze jakimś cudem tego nie zrobiliście. Tak więc słuchajcie, do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie i pa pa!